Rynek pracy w 2017 roku to zdecydowanie rynek pracy pracownika. Natomiast trzeba pamiętać, że są jeszcze regiony, szczególnie ściana wschodnia, małe miasta, gdzie wiele osób pozostaje poza rynkiem pracy. Tymi, które należą do tej grupy bezrobotnych, są osoby, które są długotrwale poza rynkiem pracy. To są właśnie osoby starsze, generalnie mężczyźni, i co jest symptomatyczne, jest mały udział kobiet. Przede wszystkim dlatego, że one bardziej odpowiedzialnie podchodzą do pracy, angażują się w pracę, a dwa, że są otwarte także na to, żeby się kształcić i rozwijać. I te postawy są bardzo pozytywnie oceniane przez pracodawców.